Jest to taki punkt, do którego od czwartku docierają grupy osób, całe rodziny z Ukrainy, które tutaj wysiadają na dworcu, przyjeżdżają samochodami, są podwożone i otrzymują pomoc, otrzymują informacje na temat tego, gdzie się udać. Miasto Opole postanowiło wesprzeć te działania i od wczoraj, a praktycznie od dzisiaj to funkcjonuje na nowych zasadach, powołujemy do życia Miejskie Centrum Pomocy Uchodźcom, które będzie zajmować się koordynacją pomocy udzielanej przez miasto, przez instytucje miejskie, przez organizacje pozarządowe, a także przez samych mieszkańców, którzy, jak Państwo wiecie, tłumnie ruszyli, organizując pomoc, organizując różnego rodzaju formy wsparcia. A to centrum tutaj będzie służyć temu, żeby osoby trafiające do Opola, nie do końca zorientowane, gdzie co można załatwić, aby były poinformowane, w jaki sposób tą pomoc mogą otrzymać. Ta pomoc, proszę Państwa, będzie udzielana w dwóch formach, czyli telefonicznie. Są dwa numery telefonów, ja podam te numery, plus 48 881 320 160 oraz drugi numer plus 48 881 320 165. Dodatkowo mamy tutaj wolontariuszy, którzy osobiście przyjmują w języku ukraińskim i polskim osoby trafiające do centrum. Zebraliśmy wspólnotą osób, które mieszkają na stałe w Opolu już długo. Każda chce pomagać i z tego wynikła ta nasza bardzo wspierająca, pomagająca wspólnota. Cieszę się, że na ten moment już jesteśmy bardzo przygotowani, bo osób będzie więcej coraz, co dzień już widzimy to. Nasz Miejski Centrum Pomocy Uchodźcom pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni na tydzień. Jak na przykład osoba przyjeżdża w nocy, to będziemy wspierać we wszystkich potrzebach tą osobę. Pomożemy z zakwaterowaniem, transportem, rzeczy na pierwszy czas, wszystko, informacje, legalizacja, wszystko można i w języku ojczystym bezpośrednio od radaków, którzy tu znajdują się i wspierają nawzajem. Centrum Dialogu Obywatelskiego będzie przyjmowało, koordynowało wszystkie zgłoszenia mieszkańców, te, które do nas dotrą, grup nieformalnych, też organizacji pozarządowych, wszystkie oferty pod tytułem Udzielę Pomocy. Dlatego raz jeszcze zapraszamy i zachęcamy do tego, aby polubić fanpage Opole dla Ukrainy, aby przekazywać o nim informacje. Tam dzielimy się informacjami bieżącymi w mieście, ale również aktualnymi komunikatami krajowymi, rządowymi, istotnymi i dla mieszkańców Opola, i dla uchodźców z Ukrainy. Funkcjonuje cały czas adres mailowy dla Ukrainy @opole.pl oraz numer telefonu, który tak naprawdę od piątku był pierwszym i przez parę dni takim jedynym kontaktem i infolinią, która też była całą dobę czynna i cały czas ten numer telefonu funkcjonuje. 504 585 536, jeśli chodzi o zgłaszanie ofert pomocy. Natomiast w dniu dzisiejszym, aby to uskutecznić, usprawnić też technicznie, miasto Opole wprowadza specjalny internetowy formularz, na którym wszystkie osoby, które chcą podzielić się pomocą, chcą taką pomoc zadeklarować, bardzo konkretną, mogą to nam zgłosić poprzez ten internetowy formularz. On będzie dostępny pod adresem cdo.opole.pl/pomoc Ukrainie. Jeszcze tylko dodam, że ważna kwestia, może nie już w tym momencie, ale pewnie za parę dni będzie bardzo, bardzo nagląca, to również pomoc prawna, o której cały czas informujemy. W ramach kilku nieodpłatnych punktów pomocy prawnej w Opolu, miejskich, ten punkt specjalizacyjny dla wsparcia uchodźców, uchodźców w ogóle, funkcjonuje w budynku Centrum Dialogu Obywatelskiego, ulica Damrota 1, czwarte piętro, pokój 403. Pomoc jest udzielana w każdy czwartek od godziny 14 do 18.
Oczywiście najlepiej wcześniej, jeżeli jest taka możliwość, zarejestrować się, napisać się wiadomość mailową bądź zadzwonić na npp@um.opole.pl, telefon kontaktowy 77 54 11 356, ale szanowni Państwo, jeżeli ktoś przyjdzie bezpośrednio do tego punktu, na pewno będzie też załatwiona ta sprawa. Pracownicy socjalni dbają o to, żeby te rzeczy, które Państwo przekazujecie, trafiły do tych osób, którym to dedykujecie. Nasza praca w tej chwili jest tak zorganizowana, że w momencie, kiedy uzyskujemy informację, że pojawił się uchodźca, bądź to w ośrodku na Torowej, bądź w jakiejś prywatnej rodzinie, to nasi pracownicy socjalni udają się tam i robią taką pierwszą diagnozę, czyli no, sprawdzają, co jest tak naprawdę potrzebne, jakie potrzeby ma ta rodzina, czy to są potrzeby związane z kontaktem z lekarzem, czy trzeba ich ubrać, czy szczoteczka do zębów jest najważniejsza. I te potrzeby, no właśnie dzięki też ogromnej udziałowi mieszkańców są w całości zaspokajane. Rodziny, które przyjęły uchodźców, no, ponoszą wydatki związane z kosztami utrzymania i od wczoraj pracownicy socjalni kontaktują się z wszystkimi rodzinami, o których wiemy, tutaj z centrum mamy taką informację, że goszczą uchodźców. Jeśli jest rodzina, o której nie wiemy, to prosimy, żeby tutaj na te wskazane telefony zadzwonić. My kontaktujemy się z tymi rodzinami, ponieważ mamy taką możliwość, żeby wspierać te rodziny środkami higieny osobistej, środkami czystości, ale również no, poważną ilość żywności mamy, bowiem od wczoraj Bank Żywności zadecydował, że również uchodźcy mają takie same uprawnienia do korzystania z tych pakietów Banku Żywności, co po prostu do tej pory mieszkańcy naszego kraju. Thank you.